panie trenerze, na początek kilka słów a propos dzisiejszego spotkania i gratulujemy awansu do kolejnej rundy. Dziękuję bardzo za gratulacje. Spodziewaliśmy się bardzo trudnego spotkania i jakby gospodarze wyszli bardzo mocno też nastawieni na to, żeby podjąć z nami walkę. Niemniej jednak to nie jest kwestia nawet umiejętności. My po prostu mentalnie byliśmy gotowi na to, żeby, no żeby to dzisiaj skończyć. Co więcej, ja myślę, ja to powtarzam i podkreślam od dłuższego czasu. Zresztą mówiłem to też tutaj, prawda? Mówiąc przy okazji, że się spotkamy i widzieliśmy się w tym playoffie, bo graliście naprawdę świetnie, drużyna gospodarzy grała świetnie końcówkę sezonu, więc tak mi się wydawało, że to jest bardzo realne i tak się stało. Natomiast też podkreślałem, że my ostatnie mecze naprawdę pokazaliśmy, że mentalnie jesteśmy bardzo mocni. Bardzo, z bardzo trudnych momentów wychodziliśmy i dzisiaj to się potwierdziło, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony, dumny z moich chłopaków. Oczywiście okupiliśmy to kontuzją Grzegorza, ale właśnie ta sytuacja z nim nas jeszcze bardziej wzmocniła. Max stanął na wysokości zdania, gratulacje dla niego. Przejął dowodzenie drużyną i zrobił to świetnie. I w drugiej połowie zagraliśmy jeszcze lepiej, mimo tej kontuzji. No, graliśmy bez dwóch rozgrywających. Marku Zajzer kontuzjowany, Grzegorz kontuzjowany. Dzisiaj mam nadzieję, że szybko sobie z tym razem poradzimy, zobaczymy, tutaj na razie trudno wyrokować. Natomiast to ten egzamin właśnie mentalny zdajemy naprawdę na piątkę z plusem, do szóstki nam niewiele brakuje. I to jest bardzo ważne, abyśmy zmierzali do tego celu, który sobie założyliśmy, bo tam ta właśnie twardość mentalna jest tutaj kluczem. Ale no, zagraliśmy świetnie jak zespół, mamy 21 asyst, 15 strat. Mimo że tam był taki moment, gdzie no, młodsi zawodnicy, którzy długo siedzieli na ławce, nie mam do nich żadnych pretensji, długo siedzieli, weszli też, żeby dać odpocząć swoim kolegom, no trochę się pogubili. Kilka razy stracili piłkę, a w sumie mamy tych strat 15, to jest naprawdę no, dobry wynik w tych sytuacjach, którą mamy bez dwóch rozgrywających. Także cały mecz naprawdę świetny. No, przyjechaliśmy zakończyć tą rundę i chyba to było widać po nas, jak wyszliśmy na boisko. Natomiast dla gospodarzy gratulacje też za cały sezon. Naprawdę końcówka świetna. Dlatego awansowali z siódmego miejsca do playoff. No, nie mieli też łatwo. Każdy ma swoje problemy. My swoje, gospodarze bez Tomasa Davisa. Widzę, że Karol Obarek też nie zagrał ani minuty, pewnie niedysponowany. No więc... Więc każdy ma te swoje problemy, my z nich wyszliśmy dzisiaj zwycięsko, bardzo się cieszę. Myślimy już o półfinale, dziękuję. Jeżeli chodzi o półfinał, to Radom czy Kołobrzeg? No tutaj sprawa jest, myślę, że otwarta, ponieważ dwa mecze są w Kołobrzegu, dwa, może jeden. Aczkolwiek Kotwica walczyła w obydwu spotkaniach z gospodarzami w Radomiu. Więc myślę, że sprawa jest otwarta, chociaż rzeczywiście no, to Radom jest dużo bliżej awansu. Z kim trener wolałby zagrać? Nie kalkuluję w ten sposób. Nie kalkulowałem przed rozpoczęciem playoffu. Chcieliśmy być jak najwyżej po prostu. I teraz nie ma to dla nas większego znaczenia, bo każda z tych drużyn ma swoje atuty i jakby swoje słabości. Z każdą przecież graliśmy dwukrotnie w tym sezonie i zresztą każdą byliśmy w stanie dwukrotnie pokonać. Chociaż z Kotwicą mieliśmy więcej problemów. Co ciekawe, znaczy... No, ja mam oczywiście swoje przemyślenia na temat obydwu drużyn i wiem, co należy zrobić, co dobrze byłoby zrobić, bo potem jeszcze oczywiście jest przeciwnik, który to uniemożliwia, żeby osiągnąć sukces. Natomiast każdy z zespołów jest inny, więc tu nie ma kalkulacji. Maksymilian, świetne zawody dzisiaj w swoim wykonaniu. Jakbyś tak mógł powiedzieć i trochę o dzisiejszym meczu, myślę i o tych dwóch poprzednich. No myślę, że cała seria... No tak naprawdę bardzo dla nas trudna, no wygraliśmy 3-0, ale to nie odzwierciedla tego, jak w każdym meczu walczyliśmy. No, na pewno chciałbym też podziękować kibicom za to, że przyjechali dzisiaj tutaj dla nas i byli naszym szóstym zawodnikiem. Naprawdę coś takiego mocno tutaj nas napędza, dobrze nas dopingują i tak dalej. Gramy dla nich, wiadomo, bo kibice są tak naprawdę najważniejsi. O całej serii, no fajnie, że wygraliśmy 3-0, udowodniliśmy swoją wartość, startowaliśmy z lepszego miejsca w tym playoffie, no ale drużyna z Pelplina też tak naprawdę gratulacje dla nich za cały sezon, bo bardzo dobrze grali, awansowali do playoffów, mierzyli się z nami jak praktycznie równy z równym, choć może nie każdy wynik to odzwierciedla. A my no, przygotowujemy się teraz na następną rundę, chwileczkę odpoczynku i tak naprawdę gdzieś będziemy startować, no bo pierwsza runda to nie był nasz cel, można powiedzieć, że cel minimum, a tak naprawdę cel końcowy to każdy z nas dobrze zna i o niego będziemy walczyć.